Cześć, 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 witajcie, prawną łuczniczką i jebniętym dualistą. To kolejna część Path of Exile. Ja jestem Wej, to ze mną gra Bodzio. Witam cię serdecznie, przyjacielu. Witam, witam. Przyszliśmy sobie do następnej lokacji, żeby odblokować waypointa, czyli teleporcik. I żeby dostać questa. Jak widzicie, otoczenie lekko się zmieniło już. Takie typowe bagna już są. Questy, ten, potworki są inne na który poziom, bo nie mogę ich zobaczyć, bo mnie zasłania. Naciśnij tab i masz napisane na górze. A jest, Monster level 4, tak mam. O, mój gem ewoluowała, czemu nie mogę? Cannot level... Mi... Tak, i Maciej między odcinkami powiedział mi, że te gemy nie muszę wkładać do broni, tylko mogę wstawić je na przykład do butów, czy do czegokolwiek innego, bo miał te same umiejętności. A to tego akurat nie wiedziałem, ale... A to dziwne. Fajne. A, zobacz. Żeby ewoluować gemy, musisz spełniać też odpowiednie parametry. Teraz, żeby wyewoluować gem, muszę mieć 16 intelektu. Gdzie to masz napisane? No, na gemie na przykład. Należy na gemi. Mi napisane, że jest, wymaga poziom 4. No widzisz, required level 4, to jest ten. Dexterity, obok mam na przykład gem do tego łuku, Dexterity 16. A, no dobra. A znalazłem też taki gem, wypadł mi gdzieś niebieski, to sobie go wsadziłem, ale czytam właśnie, bo ten, żeby wyewoluować muszę mieć 16 intelektu, co się nie stanie, bo moja postać nie idzie w intelekt, więc... No i musimy teraz znaleźć w tej lokacji jakiś lśniący obiekt. Lśniący obiekt? Znaczy się... Nie wiem dokładnie. Ale zabiłeś i gem mi wyewoluował. Czy to się łączy? Nie. No właśnie nie wiem. Ja nic nie zabiłem. Oż ty, mały chuj ty. O, tutaj chyba jest to. Idę. Takie zielone kółeczko na ekranie. Boom, headshot. Tak, jest. Co to jest? Ładnie. Tu mamy tu wejść? To musimy zebrać. I to już cały quest? Coś wziąłem, ja wiem też. Co. Breaking nie, to jest breaking some eggs. Musimy teraz się rozejrzeć, żeby znaleźć więcej wskazówek. No właśnie, ale poczekaj, ja tutaj mam poziom, od razu pokażę jak to działa. Bo ty tam na filmiku pokazywałeś się. Tak. No i tutaj fajnie, mamy... Fajnie, szybko się awansuje, przynajmniej na początku. No. Tutaj jak widzicie mam do wyboru ileś możliwości, w które mogę iść. A nie, przepraszam, mam intelekt, mogę sobie zwiększyć na późniejszym stadium trochę intelektu. No i wybieram sobie gdzie chcę, tu mam możliwość dodania do plus 10 do dexterity, tu jest increase projectile damage 8%, tu mam na przykład increase mill damage, a tutaj też dexterity i increase evasion rating. Myślę, że pójdę sobie w dexterity, to na pewno zwiększy. Tak, i tu jest napisane jeszcze, jak otworzymy sobie to drzewko, które było pod P. Wow, man, the fuck is this? Oni wstali z bagien. Do shit. No, podpaliły. Oj, się rozpadł. Do fuck, patrz, oni się wstają. Wielki bydlak jest. O Jezus, faktycznie. Ale on mi nic nie robił, bo to jest... Zaraz go obstrzelam z głu. Co my tu mamy? Wziąłeś wszystko? Nie, tu nic nie było w sumie. Rękawiczki w szkole leży na ziemi. Jest, rękawiczki sobie wezmę, może będę miał gorsze. Tu jest napisane co ten, co się zwiększa jak na przykład dexterity 1 punkt plus 2 do celności. 5 dexterity to się równa 1% uników. Tutaj mamy plus 2 do siły, to jest plus 1 do życia i tak dalej. Gdzie ty to czytasz? Jak najedziesz mam na to kółeczka takie czerwone, zielone, niebieskie. To masz napisane. No proszę, to nawet tego nie zauważyłem. Coś czuję, że tą nawet jak będziemy już pod koniec tej gry. Oleś pięknie. To i tak w ten. To i tak będziemy nowych rzeczy się uczyć. Ładnie. Nie mówię, że jestem jakimś tam znawcem, ale. O, tutaj są mam znalazłem coś jeszcze. Czekaj, biegnę. Drugie gniazdo. Czekaj, bo tutaj jakiś. A ty szerżujesz na mnie tych chuj mały. A widziałeś ten? Widziałeś Dungeon Land, jak Rock grał z ten? Nie, nie widziałem. No ja obejrzyj sobie, ta gra po prostu jest tak świetna, bo tam jest taka zabawa, nie? A wiesz na czym to polega? No właśnie nie wiem. To jest tak, że masz, to się w czwórkę gra, czekaj, to ja to wezmę, tak?
czwórkę się gra. Jedna osoba jest Dungeon Masterem. O, to wygląda jak jajko przepołowione. Jedna osoba jest Dungeon Masterem i oczywiście za odblokowuje sobie różne rzeczy, którymi może napadać tą trójkę pozostałą, którzy są bohaterami. I każdy masz trzech bohaterów i każdy bohater ma trzy podklasy. I to jest tak, że masz labirynt i musisz przejść i tak dalej. I właśnie... tu coś ten zielonego. Tu się coś ten... Co tu się robi? Musimy wejść do jaskini. A musimy mieć... jakieś... Tree Strangle Shaped Objects? A, potrzebujemy jeszcze jednego obiekta takiego. No właśnie, i ten, i to... Zastanawiam, czy możemy robić duele. Czy nie? Nie, nie możemy. Dobra, nie wiem, ale na propos wracając jeszcze ten do Roka i no po prostu genialnie to wyglądało, tam zabawa jest, wiesz, ten i masz oczywiście item shop za pieniążki, które tam sobie odblokowujesz podczas grania, możesz wykupić nowe rzeczy, w sensie nowe potwory, tam nowe pułapki i tak dalej, i no i genialnie to wygląda i jest to zrobione w takiej bajkowej grafice, żeby to ująć. Ale po prostu mówię ci, taka zabawa, wiesz, nawet dali taki aspekt, wiesz, szyderczy śmiech. I naprawdę genialnie się to oglądało, już w ogóle genialnie będzie się w to grało, no trzeba... O, znalazłem. Gdzie? Tutaj obok mnie. O, jest, widzę. Widzimy, fajnie, że widzimy się na mapie w innych kolorach. Jakby to... Cudowne jest to, że jak wbije w nich strzały, to one nie wypadają z nich, tylko widać. Dobra, idziemy. O, tutaj właśnie widzę, takie czułki ma. O, widzisz, ten w rękę dostał i na przykład widzę go w ręce ma. No, o Jezu, i ten. Naprawdę świetnie to wygląda, no, genialnie. A, jeszcze nie powiedzieliśmy, że te gemy awansują nami. Tu mamy paski. No jak, ja powiedziałem, nie wiem jak ty. Nie słyszałem, wybacz. Dobra, i teraz musimy te... trzy obiekty włożyć do tej ściany. Tak, idziemy. Jezus, coś zrobiłem! What the fuck? Zaraz. Going on! Otworzyliśmy... Wow, po prostu grafika jest piękna, naprawdę. A, możemy mieć po nagrodę już. No, to pięknie. No to dawaj portal i... Co tu mamy? Do kolejnego questu musimy pójść tutaj w lewo. To tutaj? To, dobra. To otwieramy portal, czy idziemy do waypointa? Lower submitted passage, a to tu musimy iść. Nie, musimy iść tutaj do tej drugiej lokacji. The other monsters. Dobra, to jest tylko waypointa, to się przeniesiemy. O, fajne odgłosy są, właśnie słyszę żabki, które... Naprawdę, gra zaczyna coraz bardziej jeszcze mnie wciągać. Dobra. Więc... O, tu musimy pójść, o, do tego ziomka. Do niego, do tego ziomaczka. O, proszę, kolejny wybór. To jest właściwie fajne, że mamy duży wybór, ale ciężko potem wybrać. Oj... O, summonuję totem. One-handed sword masz. Gdzie? Którym? Drugi chyba, to się nazywa... Whirling Blades. Rain of Arrows. Mam Heavy Strike. Ja to bym chyba to wziął. O, ja sobie wziąłem ten. Będę strzelał masą strzał. Jezus, tu robi się tyle tych skilli, że naprawdę ciężko jest wybrać, czego używać, muszę przyznać. Gdzieś muszę sobie chyba przy levelu... No, otworzę sobie... Kurde, nie znam tutaj B. Tak. Dwa inteligencji to jeden many. To chyba sobie wezmę... Dojdę gdzieś tu do inteligencji, dodam te 20 inteligencji, bo przyda mi się, coś tak czuję. To będę miał jeden many, czyli będę miał 20, czyli 10 many, a to już całkiem dużo. Zwłaszcza, że jedna moja strzała zużywa 7 mana kost. To dużo, to 12, nie no. O, i warto identyfikować, że przed sprzedaniem wtedy kosztują więcej. A właśnie, a propos identyfikacji. No nie, to jest. Zwykłe Intelligence, 11, nie, to lepsze.
przydaje, bym się... Zielony jeszcze ten... Nie, nie. O, mogę coś wsadzić sobie, co on mi da? Ty tam ten, bodzio nigdzie nie wsadzę, nie rób tego. Spokojnie. Tak sobie zamienię. Chcesz ten? A jaki to jest? To jest pierścień. Mam pierścień, który dodaje 1-4 obrażeń, nie wiem czy to chcesz. Typku. Dobra. Naprawdę. Ojejku, nie tak. Tak. A ten gem... Dobra, to ten gemik mogę sprzedać. Ten... Gemiki można sprzedać. Gemiki też ten wchodzą, no ale trudno. No dobra, ja jestem ready. U. Jeszcze chwilę. Tamten. Sobie dodajemy. Zobaczę sobie tutaj, jak wygląda ta tablica. Beginners, players 5, 6, level 4. Jeszcze zielony jeden. I wystarczy, że sprawdzałeś, jak to działa? Ta tablica. Double strike. Kurde, mam teraz tyle umiejętności. Dobrze mi powiedziałeś, że mogę tak sobie dodawać. Bo to masz gniazdka. Bo właśnie. Ja muszę sobie nową myszkę jakąś kupić, bo mi kółko nie działa za dobrze. Tylko właśnie szkoda, że nie mogę tych umiejętności podpiąć pod klawisze w myszce, bo właśnie próbuję, ale nie mogę tego zmienić. Nie wiem. To później się tym ten umartwisz, co? Tam, żeby nie za dużo w mieście, bo to jednak nudniejsza część gry, bieganie po mieście. Dobra, to przenosimy się. No i muszę powiedzieć, że ta lokacja, to przyczółek nazwijmy to, jest... Nie jest jakoś bogato zrobiony, ale jest klimatyczny. Czuć klimat tutaj, zobacz, tutaj jakieś gołe babki, nie, ale myślałem, że gołe babki, nie, to jakieś... A tu jeszcze jakieś są instancje chyba, z tego co wiem. Wiem. Tak. Jeszcze nie byliśmy. Czyli elementy są ciekawe. Dobra, no to jedziemy dalej. Dobra, zabijamy królu złoty. I tu musimy iść teraz. Fajnie, że to jest pokazane na mapie, a że to jest tak zrobione, że jak na mapie jest pokazane pod U, że jedna lokacja jest... O stary, ale mam fajny teraz, mam takie skille wspaniałe, aż normalnie Na północny zachód, to ta sama lokacja jest tak mniej więcej w tym miejscu na mapie pokazana. Dobra, ja już tam się... Gdzie to się idzie? Tutaj, to teraz tutaj. Przeniesiemy. Jaki klimacik. Taki klimat trochę jak Strajna. Ale genialny klimacik, zobaczmy co tu jest. Otóż są na piąty poziom. Forki. Patrz, jaki dostałem skill, odsuń się. Odsuń się! Pyk! Wow. Naprawdę. O, jakiś bosik. Ale tak jebłem. Jebłem to jebłem. No, od razu mi dwa gemy awansowały nowe, które załączyłem. Jakaś szata, to nie chcę. Wancik, coś ten, koronka. Też bym nie chciał. Ewidentnie mało many mam. Lizę tam bije, a po wodzie można chodzić. Dobra, do pewnego momentu. Wow. Wash fucking shit. Co to jest? Daj. Co to musimy zrobić? Musimy chyba wyczyścić, tak? A, czyli taka typowa pierwsza misja tego dwójki. Musimy wyczyścić wszystko tutaj. Szkielety, no proszę. Widać, że... Jakiś swordzik 9-15, taki sobie tam... Trzeba farmić itemki. My mamy wszystkich tu zabić, czy jakby? Mi się wydaje, że tak. Co to robi dokładnie? Double strike? Aha, czyli to odrzuca, to pali ataki szybkie. Gawiczki dwa. Gawiczki sobie. Zobaczmy. Zaraz ci powiem, musimy tak. Musimy wyklirować tą lokację ze wszystkim. Fuck. Król złoty, ty. Czemu tak szybko biegniesz? Ja tu jestem tankiem. Bo ja tutaj ten, mam parcie na kile, a ty co robisz? Co ty masz za deszcz jakiś? Strzał. Strzał, no waha. O. Wow. Siemo, jaki ty, ale ziomek fajowski, ty. No. A on ożywia te moje kuski. Ty tam ten, fokusuj się na niego, ja będę starał się jakoś te pieski zabijać. Dobra, może to nie taki... Może to tylko zrobić. Mam many. No, też właśnie mam mało. Niby taki dualista, ale kurde, many potrzebuję. Wow. Moje, tu rozkoszny ludzik, jak to mówię. Rojo. Znowu poziom. No nie, jak ty żeś zrobił? No ja nie. Dobra.
Remaining. Wipe out the remaining monsters. Dobra, nadal musimy tutaj rozkosznie clearować. Zwiększymy sobie obrażenie, no czy. Jakieś buciczki. Aha, maximum life, regeneracja. One-handed, niezidentyfikowany. Nie, required level 7. Od jakieś buteleczka. Maximum life. Wiemy sobie, pewnie się przyda. 13-11. Zobaczmy, co nas czeka dalej. Chciałbyś buty może dostać? No ja wiem, że jestem kobietą, ale na buty nie lecę. Żółte, takie fajne. Fajne. O, może mi będzie do twarzy, no, nawet chętnie bym cię prosił o buciszki. Masz nowe z Paryża może będę ten. Będę modny. I gemik, ładnie. Biegnę, biegnę. Tutaj no, można powiedzieć, że człowiek levelem, jakby to o, nie, fajnie. Brzydko mówić, podnieca się dwa razy, bo ewoluuje twój gemik i ty, to już w ogóle jest czysta rozkosz słyszenia, jak to się ewoluuje. Tak, jesteśmy dziwkami na achievementy. Ruski tu. Charge. Jeszcze tylko jedna osoba, kto go zabije? Skąd wiesz? No bo jest napisane. Tam dobra, faktycznie. I tak bo jestem medium. I tak samo teraz jak w Diablo, wiesz, biegasz za tym jednym... Patrz, mam się buty. No pokaż te francuskie. Ale nie dam się za to. Nie myśl, że ten, że tak łatwo mnie kupisz. Pierścień jakiś słaby. Do woda się nie rozbieram. Tak, ostatni ziomek! Tak, będzie moim killem! Tak, tylko to... Chuj ty. Tu mam... Tak, proszę bardzo. A nie, patrz, dirty job. Clear the fan. Necromancer at his undead minions. Talk to the... Forever reward. No patrz, a dostaliśmy teraz nowego kościka dalej, no proszę, proszę. Tak, prawda? No rozwija się, powinieneś mieć, to powinno się nazywać... A, no tak. The... Kurde... Dollar of the Deep. The Dollar of the Deep. No, no to i tak musimy wyjść, to, nie? To chyba nam się... A właśnie, chcesz mieć... A nie, to nie. Czekaj, czy ja mam... Identity item. Mana gain, a to mi daje, increase psychical damage, tak, bierzemy sobie, gmi, pyk. Używamy tego waypointa czy portalu? I tak musimy stąd wyjść, to możemy iść do portalu. Nie wiem jaki masz mieczyk, mam one-handed sword, 6-12-1-9, increase accuracy rating i daje, to może ci się spodobać. A jest żółty? Nie, jest niebieski, ale jest dobry, bo wiem, że jesteś łasyna. No masz, chodź nie tu. Nie chcę. Jesteś łasyna. Pedals. Takie rzeczy to ty tam wiesz. Dobra, ja już tu sobie wychodzę. No on się. Słaby. Jak to? On się, nie! Tylko nie to. No wiesz, jak się przyc się tu nie puści. Nie, bo ja mam żółte itemki już. A ja właśnie, buciszki mi dałeś. Rozkoszne buciszki. Lightning. Ja mam taki miecz, który daje mi... No może mnie obrażeń, ale daje mi plus 3 życia za zabicie, plus 9 do dexterity. No to całkiem sporo. No dobra, no to tu jestem przy waypointiku, jakbyś raczył dojść w końcu tu do mnie, a nie się szwendać. A jak się teleportujesz, a się z tobą teleportujesz, to nie jest nie. Tak? Każdy jest osobna. Chamstwo. No dobra, jestem w mieście. Nie widziałeś jaki mam napis, ale mam napis There will be bugs. W czasie ładowania. Dobra, no to tu kościka oddamy i możemy zakończyć. A necromancer. Wow, jakąś koronę ma ziomuś. Dostałem coś. Czemu nic nie dostałem? O, awansowałeś chyba. Nie. Co tu nic nie dostałem? Dostaliśmy dwa respect pointy. Czy to są te pointy, które dostajemy ten? A co daje? Dostaliśmy ten, dwa skille po prostu możemy sobie rozdać. Tak? Mhm. Proszę. Faktycznie. No to tutaj do dexterity nie mogę sobie dodać, czemu? Musisz dać refund a skill chyba. I co to mi daje? Nie wiem, a to dziwne.
Dobra, zastanowimy się przy tym, przy levelu, to się zastanowimy, a tak. Kolejny etap przygód dualisty i rangerki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście zapraszamy do oglądania, komentowania i może jakichś pomocnych rad, bo na pewno będzie ich sporo. Dziękujemy bardzo, ja jestem Wejt, a ze mną grał Bodzio. Pozdrawiam.